Witam Cię w cyklu Lektury w 5 minut. Zasubskrybuj, łapka w górę. Ten film może zawierać informacje o treści lektury. Jeśli nie chcesz odbierać sobie przyjemności czytania, wyłącz go teraz. Zostajesz? No to lecimy. Katedra Jacka Dukaja to opowiadanie fantastyczno-naukowe i można by na tym poprzestać. Jednak opowiadanie to jest zdecydowanie głębsze w swojej treści. Katedra jest opowieścią symboliczną o tematyce metafizycznej. Dukaj zabiera nas w podróż do nieokreślonego, kosmicznego czasu w odległe od Ziemi miejsce. Akcja dzieje się na rogu jednej z planetoid z grupy Izmirite. Jest to przestrzeń zimna i nieprzyjazna człowiekowi. Najważniejsze wydarzenia dzieją się w laboratorium badającym strukturę żywokrystu i przestrzeni, którą tworzy rozrastająca się właśnie z żywokrystu tytułowa katedra. Katedra okazuje się ważnym bohaterem utworu Jacka Dukaja. Stanowi konstrukcję mistyczną, która dosłownie rośnie w przestrzeni kosmicznej. Jest fascynująca, jednocześnie przeraża, gdyż tych, których przyciąga do siebie, wchłania ze względu na zakażenie żywokrystem. Rośnie nad grobem Izmira, uznanego za świętego inżyniera kosmonautę, który poświęcił swoje życie, aby uratować pozostałych trzech członków załogi statku, którym podróżowali. Katedra staje się miejscem świętym ze względu na cuda uzdrowienia, które dokonują się u grobu Izmira. Jednak jej świętość nie jest oczywista. Budowle zwane katedrami wznoszone były ku czci Boga. Tytułowa katedra rośnie, jest przecież efektem rozrastania się żywokrystu, na chwałę Izmira. Jest również przestrzenią tajemniczą i niebezpieczną. Widoczna w niej gra świateł i cieni przypomina o walce dobra ze złem, światłości z ciemnością. Jest też przestrzenią zamkniętą i otwartą. Stanowi niby całościową konstrukcję, ale jednocześnie rozrasta się ze względu na wzrost żywokrystu. Bohaterowie opowiadania stawiani są w sytuacji wyborów. Właśnie taka sytuacja spotyka księdza Lavona, głównego bohatera tekstu i równocześnie narratora. Musi wybierać między powrotem na Ziemię, a pozostaniem na planetoidzie. Możemy powiedzieć, że to wybór tragiczny, omalże zgodny ze starożytnym wzorcem tragizmu. Decyzja o powrocie na Ziemię wiąże się z prawdopodobieństwem śmierci na statku kosmicznym. Lavon jest zakażony żywokrystem i jego ciało przestaje funkcjonować zaraz po wejściu na pokład statku. Pozostanie na planetoidzie również daje śmiertelną perspektywę, gdyż już wkrótce planetoida zostanie wypchnięta z orbity i ulegnie zniszczeniu. Decyzja księdza o pozostaniu na planetoidzie dokonuje się niemalże sama. Lavon zasypia przy grobie Izmira i traci szansę na odlot ostatnim statkiem ewakuującym mieszkających na rogu. Bohater pozostaje w katedrze i staje się jej częścią za sprawą rozrastającego się w nim żywokrystu. Snuje rozważania dotyczące miejsca ludzkości we wszechświecie. Myśli o granicach naukowego poznania i przyjmowania rzeczywistości w kategoriach wiary. Sytuacja, w której się znalazł, wyraźnie pokazała mu, że jest bezradny wobec rzeczywistości, z którą przyszło mu się zmierzyć. To bezradność badacza, która wymusza poszukiwanie kogoś, kto przeprowadzi przez tajemnicę życia, tajemnicę śmierci. Lavon czeka na architekta, który na pewno znajdzie wszelkie rozwiązania. Katedra Jacka Dukaja wykorzystywana może być podczas omawiania motywu ofiary, poświęcenia, dróg świętości. To również dobry tekst do opracowania zagadnienia ludzkich wyborów, zwłaszcza w sytuacji stykania się ze sprawami ostatecznymi. Warto odwołać się do tego dzieła, mówiąc o granicy między wiedzą i wiarą, o granicy poznania i roli nauki, którą odgrywa w procesie odkrywania tajemnic świata. Jest to również tekst o współistnieniu człowieka i świata, materii ludzkiej i materii przestrzeni, w której przyszło nam żyć, o symbiozie z otoczeniem, która jest często naturalnym stanem człowieka. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się?